Cieszę się, że w tak licznym gronie się spotykamy. Na razie zróbmy światło ogólne, bo to jest nasze spotkanie wspólne. Wszystkich, którzy albo znali i pamiętają Marię Kornatowską, albo chcą ją poprzez to spotkanie bliżej poznać. Maria Kornatowska była z nami na festiwalu Dwa Brzegi zawsze. Bardzo ten festiwal lubiła, bo bardzo lubiła Kazimierz i lubiła przyjeżdżać tutaj właśnie wtedy, kiedy Kazimierz przepełniony jest filmem. W ubiegłym roku i dwa lata temu, kiedy była retrospektywa Karla Teodora Dreyera, było z nią spotkanie, w którym uczestniczyła i opowiadała o tym znakomitym twórcy. A w ubiegłym roku to właściwie Maria Kornatowska, pani profesor Maria Kornatowska była autorką retrospektywy, którą nazwaliśmy Viaggio in Italia, podróż do Włoch, bo włoskie kino, Fellini, Anna Magnani, Roberto Rossellini, to był ten rejon, który ją bardzo interesował, który bardzo kochała. I w sposób fascynujący opowiadała nam wszystkim o filmach kolejnych, prezentowała kolejne filmy w tym cyklu Viaggio in Italia. I to jest oczywiście Maria, która na nas patrzy i obserwuje. I Maria ze swoimi fantastycznymi sądami, które tu na koniec specjalnie przytoczyliśmy, tę jej wypowiedź o polskim kinie ku przestrodze kinu polskiemu. No właśnie. Mariusz Grzegorzek i Barbara, znaliście Marię bardzo dobrze. Trudno by ktoś znał ją lepiej, byliście właściwie i najbliższymi przyjaciółmi. Dlatego czujemy się trochę niezręcznie, bo z jednej strony przyjechaliśmy tutaj z taką intencją, żeby Marię powspominać i trochę Państwu o niej opowiedzieć. No, okoliczności są ciągle dla nas jakoś tak niezwykle bolesne, bo ja w ogóle muszę powiedzieć, że właśnie tak to jest tak, że bardzo wiele osób śmierć Marii ogromnie zaskoczyła. To było związane z tym, że Maria w jakiś taki bardzo intensywny sposób ukrywała fakt choroby. Nie będziemy tutaj jak gdyby wchodzić w szczegóły, no miała jak gdyby tego typu potrzebę i przecież sam dowód tutaj mieliśmy na ekranie przed chwilą, prawda, że ona na 2 tygodnie przed śmiercią była tutaj w Kazimierzu. I po prostu, ponieważ Maria była osobą niezwykle towarzyską i miała bardzo wiele osób, które obdarzała takim, no bardzo powiedziałbym, w pewnym sensie jakąś takim rodzajem takiej pewnej łaski polegającej na tym, że uważali, że są w jakiejś takiej szczególnej relacji, jakiejś takiej przyjaźni, w czymś takim, co bardzo często ludzie uważali, że mają jakąś szczególną relację z Marią. No i ci wszyscy ludzie, którzy mieli szczególną relację z Marią, kiedy potem nagle się dowiedzieli, że Maria zmarła, albo kiedy dzwonili do niej do domu wcześniej i okazało się, że Maria jest już na tyle chora, że nie może podejść do telefonu, no byli jak gdyby zszokowani i my, którzy jakoś staraliśmy się tam pomóc w tych najcięższych chwilach, czuliśmy się z tym bardzo niezręcznie, bo nawet przez moment były takie sugestie w powietrzu, że może byśmy ją sobie, nie wiem, zapłaszczyli, albo nie wiem, zamknęli w jakimś pokoju, ponieważ nikt nie chciał uwierzyć, że osoba, która tryskała energią, była tak towarzyska, była tak zawsze otwarta na świat i na przyjęcie tego świata przygotowana, nagle po prostu umiera i jak gdyby nie ma rady, już nie ma makijażu, nie ma złotego brokatu, nie ma rudej farby na włosy, nie ma szpilki, nie ma złotej nitki w odzieży, tylko jest po prostu jakiś inny aspekt rzeczywistości, który nas wszystkich zaskoczył, który wszyscy chcieliśmy wyprzeć, no ale niestety stał się jakąś tam rzeczywistością, prawda? Ja może tylko jeszcze tak 2 zdania chciałem tylko powiedzieć, że bo to jest tak, że kiedy tutaj patrzymy na Marię na ekranie, no to jakby siłą rzeczy widzimy osobę o takim jakby bardzo zdyscyplinowanym, sensualnym jednocześnie poglądzie na świat, na kino, umiejętność mówienia o tym, jakby porządkowania świata. Natomiast ja bym chciał tylko jakby jedną rzecz powiedzieć, bo to jest trochę tak, że kiedy jakby zaczął się ten proces umierania Marii, to ja kiedy tak teraz z perspektywy patrzę na to, to trochę było tak, że ja w pewnym sensie w takim procesie jakimś obronnym starałem się wyprzeć emocje, to znaczy jakoś tak zamazać. Tu mówię sobie tak, Mariusz, bądź dzielny, ludzie umierają, na tym polega życie, musisz być dzielny, nie możesz się w to angażować zbyt emocjonalnie, bo to cię rozwali. No taki jakiś instynkt samozachowawczy, który też być może pozwalał troszkę bardziej racjonalnie działać, prawda?
I muszę powiedzieć, że to rodzaj takiego jakiegoś zgniecenia, czy takiego zaciągnięcia tych emocji, które były we mnie, on bardzo długo skutkował, prawda? Ja sobie nawet pomyślałem, czy ty jesteś chłopcze normalny, że ta Maria zmarła już w końcu, jakoś nie ma w tobie takiego momentu, w którym ty byś poczuł stratę, prawda? I nagle z jakimś takim ogromnym opóźnieniem czuję właściwie w tej chwili w pewnym sensie najbardziej, jak strasznie mi jej brakuje, to znaczy, że im dłużej jak gdyby jej nie ma, mam takie poczucie jakiejś takiej ogromnej wyrwy czy dziury, to jest kompletnie niezapełnialna przez nic innego i która po prostu no nigdy, jakieś takie chyba najgłębsze w moim życiu, jakie w ogóle miałem poczucie straty. I to poczucie straty bierze się z kilku jakichś takich aspektów czy powodów, ale to, co Państwo tutaj oglądają, to jest taka Maria, która zawsze lubiła brylować, która zawsze lubiła, była bardzo kontaktowa, w końcu przecież to, że była krytykiem filmowym, była w ogóle człowiekiem słowa, uwielbiała mówić do ludzi, uwielbiała mieć słuchacza i w pewnym sensie jakby wszyscy kreowała również w pozytywnym tego słowa znaczeniu jakiś obraz rzeczywistości, prawda? Natomiast Maria wszystkim była wariatką, prawda? I to jest jak gdyby no, najcudowniejsze, o co ja mówię. Najcudowniejsze i za to my ją kochamy, bo chociaż ona tutaj była osobą, która przekazywała nam swoją nieprawdopodobną wiedzę, to jednak ona ją przekazywała właśnie w taki sposób, że to była czysta pasja. To było właśnie to wariactwo, ale ty pewnie myślisz o jeszcze innym wariactwie. Przyjęły właśnie tak znakomite postaci polskiego świata filmowego, jak pani profesor Maria Kornatowska, krytyk filmowy i historyk sztuki filmowej. Witam serdecznie. To jest szalenie interesujący film, który wydaje się zapoczątkował pewnego rodzaju rewolucję, nazwijmy to formalną w kinie, to znaczy sposobu opowiadania, gdzie bohater jest włożony, wpasowany w krajobraz. To jest jakby taki temat Rossiniego, który też wiąże się, myślę, z okresem powojennym, to znaczy pewnego zderzenia obcości. Otóż mamy tutaj tę ziemię włoską, taki pejzaż, który jest tam na tych wyspach eolskich, bardzo taki intensywny, południowy, zmysłowy. I mamy obcych, to znaczy Ingrid Bergman i Sandersa, którzy reprezentują jak gdyby zupełnie inne światy. Ten jest Anglikiem, ta jest, prawda, Skandynawką i to jest jakby coś zupełnie innego. I to fascynowało, ja myślę, że to było pewne odkrycie po wojnie. Poza tym myślenie to włoskie jest myśleniem magicznym. Myślenie skandynawskie na przykład, czy angielskie, jest myśleniem takim protestanckim, purytańskim, osadzonym w takim racjonalnym traktowaniu Boga. Ten Rossellini u nas jest mało taki jakby znany czy popularny. Natomiast tutaj można powiedzieć, że film taki jak Pogarda Godarda, on jest tam jest strasznie dużo elementów właśnie z tej podróży do Włoch. I to jest właśnie problem tych postaci w pejzażu, tego całego takiego pewnego rodzaju właśnie też tej obcości, która tam jest i tam są niektóre sceny po prostu można by powiedzieć zżynane, gdyby było to ładnie brzmiało w stosunku do tak wybitnego reżysera. Ale też niedawny film, który cieszył się w Polsce dużym powodzeniem, mianowicie Przerwane objęcia, gdzie też są całe sceny wzięte z tej podróży do Włoch. A jeżeli można tak ad vocem, bo tu jest kilka jeszcze rzeczy, ja myślę, bez dość problem sporu zasadniczego to chrześcijaństwo. Ale jeśli chodzi o to jego wychowanie, to co ja wywnioskowałam, czytając jeszcze jakiegoś
wydaną jego taką króciutką biografię przez brytyjski Instytut Filmowy, to problem polegał nie tyle może na takim rygorystycznym luterańskim wychowaniu, tylko że ci rodzice właściwie żądali od niego nieustannego wykazywania wdzięczności za to, że został przez nich adoptowany, że był właśnie nieślubnym dzieckiem i on się czuł odrzucony i rygorystyczność, która mu została narzucona, wynikała z postawy tych rodziców. Ja myślę, że to też w jakiś sposób rzutowało na jego stosunek do wszystkich instytucji w pewnym sensie. I tutaj te poglądy czy religijność tych rodziców nie miały takiego większego znaczenia. Ja jednak jeszcze myślę jedną rzecz, co wydaje mi się jest istotne, bo mówiłeś przedtem o tym problemie jak gdyby takiego zapomnienia tego Dreyera i jakiegoś takiego ignorowania go przez Amerykę. To nie jest tak do końca ścisłe, bo tu można powiedzieć pierwsze, ja myślę, że oczywiście jak wielu wielkich reżyserów, on został odkryty przez Francuzów, prawda? Bo jeśli się weźmie Cahiers du Cinéma lat 60. czy 70. Tak, to tam jest pełno artykułów o Dreyerze. I on został, i myślę, że on też wywarł ogromny wpływ na Roberta Bressona. Okazuje się, że w tej chwili ciekawszy jakby myślowo, czy też poglądowo jest właśnie teatr czy literatura. One niosą takie nowsze myśli, a kino jest jakby w tyle. To kino jest polskie, jest szalenie konformistyczne i oportunistyczne. Ja myślę w tej chwili. Ono się chce przypodobać widzowi za wszelką cenę, a jakby no, młodzi twórcy nie wydają się być buntownikami.